do rundy jesiennej przystąpiliśmy w nieco przebudowanym składzie. Doszło do nas kilku nowych wartościowych zawodników. Dzięki temu udało nam się walczyć o najwyższe cele. Zakończyliśmy rundę na pierwszym miejscu. Najlepszym i kluczowym meczem, myślę, w tej rundzie dla nas był mecz z rezerwami GKS-u Tuchy, w którym nasi zawodnicy wygrali 3-0 po bardzo dobrym spotkaniu. Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu z perspektywy założeń taktycznych i przebiegu całego meczu. To mecz z Czechowicami Dziedzicami, gdzie do samego końca spotkania wynik utrzymywał się na poziomie 0-0. Dopiero w końcówce spotkania Wojtek Rasek bardzo dobrze uderzył z rzutu wolnego, co zaważyło na naszym zwycięstwie. Przygotowania do rundy wiosennej zaczęliśmy 10 stycznia, dosyć wcześnie. Generalnie zajęcia miały być na własnym obiekcie, tu, na którym tu jesteśmy, plus hala, no ale w związku z pandemią hala niestety nam nie wypaliła. Rozegraliśmy chyba 8 sparingów i pozostał nam jeden do rozegrania z Dramą z Bowsowice w najbliższą niedzielę. Nie mamy dużo zmian. Wraca zawodnik po kontuzji dosyć poważnej, uraz kolana Smyla. Nie grał w rundzie jesiennej i dokonaliśmy transferu Bartka Barczuka, którego znam z Zabrza, a też jest po zabiegu rekonstrukcji gązadeł, także chcemy, żeby tu się u nas odbudował. Doskonaliliśmy to, co nam zdawało egzamin. Jakie tego będą efekty, to zobaczymy w rundzie. Zawsze mówimy, że chcemy grać w każdym meczu o zwycięstwo i tego się trzymamy. No ale czas pokaże i boisko zweryfikuje nasze pomysły i nasze zamiary. Cel na wiosnę jest walka o każde 3 punkty w każdym następnym meczu. I chcemy wygrać tą ligę, a później co baraże pokażę, ale to jeszcze jest daleka droga do tego. Myślę, że GKS 2 Tychy oraz Książynice. To jest nasza taka bolączka. Zawsze to są jakieś derby tu gminy. Z nimi zawsze jest ciężko. Naszym atutem na rundę wiosenną będzie właśnie kolektyw, który jest, który był już wypracowany w rundzie jesiennej. Także atmosfera jest dobra w szatni. Mamy dobrą ekipę. Trenujemy cały czas, także myślę, że będzie dobrze.